Witam Państwa serdecznie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. No i chciałbym tutaj zacząć może od tego, że wykład będzie się trochę łączył z ostatnio tu chyba wygłoszonym przez profesora Skrzypczaka, czyli o kryzysie w Kościele. Na pewno jakoś o te tematy zahaczy, chociaż temat wydawałby się bardzo odległy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o płaznach. I tak widząc tutaj opłatek i życzenia, które sobie Państwo składają, to mnie to ruszyło ostatnio coś takiego, bo taka refleksja, że życzą sobie ludzie wesołych świąt, prawda? Ale już szczęśliwego nowego roku, także dzień czy dwa na wesołości można sobie pociągnąć, ale cały rok to już lepiej, żeby był szczęśliwy niż wesoły. I szczerze mówiąc, chyba taka prawda nam z tego wykładu się właśnie tutaj mniej więcej objawi. Ja tak sobie zawsze w tytule pozwalam zażartować i to jest taki tytuł w tytule, jest tutaj parę literek zaznaczonych innym kolorem i to są literki nie z wykrzyknikiem, taki żarcik, a co ten żarcik oznacza, to już mam nadzieję sobie po tym wykładzie Państwo zinterpretują. Zaczniemy tradycyjnie, proszę Państwa, czyli od błazna, którego wszyscy Państwo najlepiej znają. Albo wydaje się Państwu, że go Państwo znają. Obraz też bardzo znany, Jan Matejko, Stańczyk. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, dlaczego on tu siedzi i jest taki smutny. Ktoś pamięta, dlaczego taki zasmucony Stańczyk tu siedzi? Proszę Państwa, no, dlatego, że pełny tytuł obrazu to jest Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska. Taki jest pełny tytuł. My go znamy z dopisku, który Matejko umieścił na szkicu do tego obrazu. Czyli mamy dwie wiadomości, że jest Stańczyk i na wieść o utracie Smoleńska na balu u królowej Bony on się smuci, prawda? No i teraz pojawiają się pewne komplikatory, że tak powiem, jeśli się dużo uważniej temu obrazowi przyjrzymy. Waldemar Łysiak napisał, pisząc o tym obrazie w jednym z tomów malarstwa Białego Człowieka, że jest to tytuł dosyć niefortunny, bowiem on uważa, że dawanie dzisiaj Stańczykowi pełnego tytułu z tym balem u Bony nie jest konieczne i wprowadza trochę zamieszania. Dlaczego on to pisze, proszę Państwa? Otóż ten obraz, i tutaj pokażemy pewne szczegóły, jeszcze nawet większy szczegół, jeszcze bardziej zbliżmy, dotyczy, co jest napisane w tym fragmencie listu, który leży na stoliku u Stańczyka, dotyczy roku 1533. A Smoleńsk utraciliśmy w roku 1514. W 1514 królowej Bony jeszcze na Wawelu nie było. Ona się miała pojawić dopiero za 4 lata. A tutaj mamy rok 1533. To jest jeden sposób, jak gdyby, który pozwala nam stwierdzić, że coś jest nie tak, albo jedna przesłanka. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do tego obrazu. Druga przesłanka to jest, w rogu widzimy okno, a w nim przelatującą kometę. O tej komecie było w świecie bardzo głośno i ona się pojawiła na niebie w roku 1533, a nie w 1514. Wzbudziła trwogę wśród władców, a cesarz organizował nawet debatę wśród najsłynniejszych astronomów, próbując
dociec, co w istocie, albo jaką wiadomość przynosi ta kometa. Podsumowując, mamy Stańczyka, mamy tytuł obrazu i mamy trzy przesłanki, które świadczą, że jest to bal u królowej Bony, czyli kometę, napis na liście i podpis autora z tyłu obrazu. I tylko jedną przesłankę, że jest to obraz dotyczący utraty Smoleńska. No i pytanie teraz, jak toczy się interpretacja? Waldemar Łysiak proponuje, żebyśmy zapomnieli o królowej Bonie, że to jej nie dotyczy. No ale jak ma jej nie dotyczyć, skoro trzykrotnie Matejko podkreśla, że jest rok 1533 i że to dotyczy właśnie tego roku. No tego nam niestety historycy sztuki dziwnym trafem nie wyjaśniają. Ja postaram się jakąś teorię na ten temat przedstawić, a Państwo będą mogli sobie robić zdanie, czy może ona zawierać elementy prawdy. Co ciekawe, Stańczyk ma tu twarz Jana Matejki na tym obrazie. Zresztą na kilku innych obrazach również on nosi jego twarz, między innymi na hołdzie pruskim. I teraz, co jeszcze widać, bo jaki komunikat widać na tym liście, który on ma na stole. Za chwilę zobaczymy sobie to zbliżenie jeszcze raz. Natomiast ja powiem tak, no dosyć ciekawy albo nieciekawy kontekst jest historyczny taki. Nikt nie zadaje sobie pytanie, dlaczego i skąd błazen ma list opatrzony pieczęciami jak to jest możliwe, że on go sobie czyta na balu, prawda? To jest taki, bo pieczęcie, korespondencja oficjalna, no to raczej jest atrybut kogoś, kto pracuje w kancelarii królewskiej, a nie błazna, no, który ma króla zabawiać, prawda? I że tak powiem, tworzyć taką miłą atmosferę. No, tutaj mamy ten dokument i on oprócz tego, że jest datowany na 1533 rok, Anno Domini 1533, to jeszcze ma taki napis Samogitia. Samogitia to jest nazwa Żmudzi, proszę Państwa. Nie Smoleńska, Żmudzi. Tyle daje nam się odczytać. Te pozostałe ciąg liter są nie do odczytania, ale wiemy, że list albo dotyczy Żmudzi, albo pochodzi ze Żmudzi. Łatwiejszą ścieżką sprawdzenia, o co w tym wszystkim chodzi, jest próba znalezienia tego, co się na tej Żmudzi działo w 1533 roku, proszę Państwa. Ja poszedłem tym tropem. Poproszę o kolejny slajd. To tłumaczy nam ta książeczka, Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych, napisana przez Wiktora Szymaniaka. On mówił i cytował obficie, że to wcale nie król polski miał jakieś największe problemy na tej Żmudzi w 1533 roku. Otóż te największe problemy miał Albrecht Hohenzoller, który rok wcześniej został ogłoszony banitą przez cesarza. Mało tego, za co on został ogłoszony banitą? On sekularyzował zakon krzyżaków, czyli podał go teoretycznie kasacie. Zabrał dobra, zeświadczył, tak się to ładnie dzisiaj określa, czyli dokonał skoku na kasę zakonną. Dlaczego on to musiał zrobić? W 21 roku on przegrał wojnę z Polską, brakowało mu pieniędzy. Wcześniej oczywiście wybuchła reformacja, a on na tej fali reformacyjnej był pierwszym władcą, który z niej skorzystał w sposób tak bardzo namacalny. Tak jest, tak. I co się dzieje po ogłoszeniu Hohenzollerna banitą? On traci
wpływy i wszelkie umocowania polityczne nie tylko w świecie zachodnim, to znaczy w świecie zarządzanym przez cesarza, ale również papieża. Papież również potępia to, co on wyczynił z tym zakonem krzyżackim. Mało tego, niektórzy krzyżacy z tym się nie zgadzają i szykują agresję, proszę Państwa, na Prusy. Ten 1533 rok jest tu kluczowy i o tym, że jest kluczowy, świadczy mnóstwo korespondencji, które zostawił Albrecht Hohenzollern i wysyłał do Mikołaja Niprzyca. Mikołaj Niprzyc był zatrudniony w kancelarii królewskiej i Wiktor Szymaniak niejednokrotnie określa go szpiegiem Albrechta Hohenzollerna. W 1522 i 1532 i 1533 korespondencji od Albrechta Hohenzollerna przychodziło najwięcej i była ona w tonie alarmistycznym, czyli Albrecht Hohenzollern zabiegał o jakiekolwiek polityczne wsparcie i kierował te prośby do polskiego króla, bardzo próbując w sposób nieoficjalny na niego wpływać również, czyli prosząc Niprzyca o wszelkie możliwe wsparcie w różnych konkretnych sprawach. I te listy Wiktor Szymaniak określa listami przepełnionymi wręcz trwogą, ponieważ Albrecht Hohenzollern obawia się również o śmierć swojej najbliższej rodziny. Znaczy wie, że państwo jego jest słabe, nieprzygotowane na wojnę. Jedyne, w kim może znaleźć oparcie, to jest król polski. I o wsparcie tego króla przez owego Niprzyca zabiega. Mikołaj Niprzyc, oprócz tego, że jest kancelarzystą królewskim, to jest, że tak powiem, człowiekiem renesansu. I to się również w materiałach zebranych przez Wiktora Szymaniaka objawia. Jest to człowiek, który nie stroni od alkoholu, który otacza się pannami o bardzo konkretnych imionach, bo to wynika z korespondencji. Otacza się ludźmi wpływowymi, ma z nimi kontakt. Nie stroni również od hazardu. W jednym liście zachowało się, że podczas partyjki towarzystwa, w którym tam się obraca, przegrał 50 florenów, ale zdążył się do rana odegrać, więc ten list akurat jest dosyć taki wesołym nastroju. Co to jest za towarzystwo, w którym on się obraca? Otóż ono jest nazwane towarzystwem opilców i ożralców. To mniej więcej oddaje klimat tego, w jakiej atmosferze się tam toczą. Niektórzy autorzy określają to mianem takim bardzo subtelnym, literackie biesiady, że to... Natomiast my znamy imiona co najmniej 8 pań, które tam są wymienione jako osoby obracające się w tych kręgach. No i one z literaturą, obawiam się, niewiele mają wspólnego. Także jest to towarzystwo, które... Gdybyśmy mieli odnieść to do dzisiejszej rzeczywistości, no to chyba występuje, no nie wiem, w filmach szpiegowskich albo te klimaty, które znamy z Bonda, czyli kasyno, piękne panie i wpływowi ludzie przy stole. Także tak mniej więcej widzimy rolę Niprzyca na wpływ
na czynniki bardzo oficjalne i wysoko postawione, bo to są najbliżsi ludzie z kręgu króla. Jednym z tych ludzi jest niejaki Koszyrski, który okazuje się, pani Małgorzata Wilska pisze o nim, że to jest jeden z błaznów na dworze królewskim. Więc mamy tego błazna, który organizuje te biesiady. No tam są oczywiście ci wpływowi ludzie ze dworu, jest nasz kancelarzysta, który raz przegrywa, raz wygrywa i to wszystko gdzieś się tam mieszy. Wracając do obrazu Matejki. Czy możemy na jego podstawie stwierdzić, że Stańczyk, który tam siedzi, ma smutną minę, bo jest szpiegiem? I nie bardzo wie, co w tym 1533 roku robić. No ja tak nie twierdzę, natomiast twierdzę, że Matejko, pokazując nam trzykrotnie i datując ten obraz trzykrotnie, skłania nas do tego, żebyśmy się temu obrazowi przyjrzeli bardzo dokładnie i temu, co on naprawdę chce powiedzieć. Bo jeśli ktoś trzy razy wstawia tą datę i pokazuje, że chodzi o Bonę, a my się koncentrujemy, że to jest człowiek, który duma nad utratą Smoleńska i nad tym biednym losem ojczyzny, który nas wkrótce, czy tam za jakiś czas spotka, no to ta teza jest fałszywa. To, co jest prawdziwe w relacjach Stańczyka i Bony, to, że ten błazen nienawidził Bony, rzeczywiście. Ze źródeł wygląda, że nazywał ją włoską gadziną i był to wróg numer jeden dla Stańczyka. Jak ona odjeżdża do Włoch, no to on rzuca mniej więcej takie słowa, no w końcu się wyniosła, niech spoczywa w pokoju, w końcu dała nam spokój. Bo warto powiedzieć teraz o relacjach królowej Bony i Albrechta Hohenzollernu, bo one były też pełne napięć i to były dwie osoby, które ze sobą szczerze walczyły i to na każdym możliwym froncie. Królowa Bona była twardą zwolenniczką przejęcia Prus i inkorporacji, czyli wcielenia ich do korony polskiej. Jak widzą Państwo ten fragmencik, on jest kluczowy. Nasze dojście do Morza Bałtyckiego to jest Gdańsk, natomiast Prusy Wschodnie umożliwiłyby nam już dostęp dużo szerszy. Bona zabiega o to bardzo mocno. Ona w literaturze takiej naszej popularnej ma dosyć kiepską opinię. Natomiast warto nadmienić takie rzeczy, że ona chciała dla Królestwa Polskiego również przejąć Śląsk. Oferowała królowi, że Śląsk zostanie kupiony za sprzedaż jej księstwa włoskiego, czyli Bari, i że te pieniądze zostaną wykupione przeznaczone na wykup Śląska. Także spójrzmy na królowę Boną jako na polityka, która miała bardzo klarowną wizję, czego tej Polsce potrzeba. Śląska, dostępu nad morze i wzmocnienia ekonomii. Ona wokół Prus budowała taki gospodarczy kordon sanitarny. Wszystkie punkty celne na Litwie przejęła i z tego płynęły dla Rzeczpospolitej ogromne pieniądze i ogromne dochody. No a mówię, nasza historiografia traktuje ją moim zdaniem nieco niesprawiedliwie. A więc mamy tą Bonę, mamy Stańczyka, no i to iskrzenie wszystkich tych faktów, o których Państwu powiedziałem. Moim zdaniem Matejko chciał zwrócić uwagę na Bonę właśnie i na to, że tutaj powinniśmy szukać osi konfliktu, który być może
w przyszłości miał doprowadzić do tego, co doprowadził. Czyli do śmierci Bon. To jest też obraz Matejki z jego młodzieńczych lat. Czyż nie dziwne, że Matejko zaczyna przygodę z malowaniem właśnie od królowej Bony i od Stańczyka? No, gdzieś te przyczyny upadku Rzeczpospolitej wokół właśnie tych postaci krążą. Bona i Stańczyk. To nie jest tak i nie jest, że tak powiem, moim zdaniem prawdą albo dobrym tropem to, co postuluje Łysiak, żeby wyrzucić tą królowę Bonę z nazwy obrazu, prawda? Wydaje mi się, że trzeba z tego obrazu wyrzucić właśnie utratę Smoleńska, a zostawić Bonę i jej konflikt ze Stańczykiem. Bona ginie otruta, opuszczając Polskę. No taką najbardziej klasyczną wersją jest, że została otruta na zlecenie Habsburgów. Nie Hohenzollern. Dlaczego ja mówię o tym, że obrazom Matejki trzeba przyglądać się bardzo uważnie? To jest, proszę Państwa, fragment obrazu Bitwa pod Racławicami. I to jest mój drugi ulubieniec. Ten pan w czarnej ubiorze, na czarnym koniu, to jest Hugon Kołłątaj. A obraz dotyczy bitwy, w której on oczywiście nie brał udziału, bo na wystrzał karabinowy to on, jak wiemy, z poprzedniego wykładu uciekał, wcześniej wypychając obficie skarbami powstańczymi swoją szkatułkę. Także ta postać Kołłątaja jest tu po prostu elementem, który oczywiście w historii nie zaistniał i elementem niepasującym. I być może umieszczając takie elementy, Matejko chciał nam na niektóre rzeczy zwrócić uwagę. On bardzo dobrze znał historię, a być może chciał, żebyśmy my tej historii ukazanej na jego obrazach przyjrzeli się bardzo, bardzo dokładnie i żebyśmy poznali, co w tych historiach jest elementem pasującym do rzeczywistości, niepasującym do rzeczywistości i sprawiającą to, w jaki sposób rzeczywistość mamy czytać. Mówię, Kołłątaja pod Racławicami nie było na pewno, a na odgłos wystrzału bitwy uciekał jako pierwszy, dobrze się zabezpieczając na przyszłość. Teraz pewne przedstawienia i podejście do historii Jana Matejki nie podobały się również wpływowym rodom, bo na rysowaniu obrazu Rejtana spotkał się z falą krytyki ze strony rodów, które zarzucały mu, że tak trochę wyolbrzymia rolę magnaterii i niektórych bogatych rodów w historii Polski. I ta krytyka była bardzo ukierunkowana na Matejkę. Tu Państwo będzie trudno zauważyć. Matejko jest tutaj jako ta biała mała postać. Obok niego jest błazen, który go prowadzi na śmierć. To jest kat, ale w ubiorze błazna. Także widzimy, że ta postać błazna pojawia się w twórczości Matejki niejednokrotnie. Dużo częściej niż ja tu Państwu na tych obrazach przedstawię. To jest jego kolejny obraz. Dosyć mało znany. Uważam, że zupełnie niesłusznie. Jan Matejko, Rzeczpospolita Babińska. Czym była ta Rzeczpospolita Babińska? No jak widzimy, wesołe towarzystwo w sadzie. Ten sad jest też dobrze znany, bo malował to Matejko w swoim sadzie w Krzesławicach. To był dworek, który wcześniej należał do Kołłątaja, także tutaj te historie gdzieś tam się splatają i zapętlają. Także tłem jest sad w Krzesławicach,
No i tutaj mamy takie bogactwo postaci, że trudno Państwu będzie opisać każdą kolejną. Z grubsza biorąc, takie dobrze bawiące się renesansowe towarzystwo, prawda? Zaraz te postaci będziemy, przynajmniej niektóre z nich, rozszyfrowywać. To, co ciekawe, to jest ten błazen, który tu śmiga wysoko. I jeśli spojrzymy na cały obraz, to jest ponad wszystkimi tymi postaciami. Z opisu, który znamy od sekretarza Matejki, Mariana Gorzkowskiego, a jego opisy były niezbędne do tego, żeby tłumaczyć, co jest na każdym obrazie, bo patrzmy, ilość osób ogromna. Każda z tych osób to jest zazwyczaj osoba ze swoją własną historią, bardzo ciekawą, i rozpoznanie tych historii nawet nie jest możliwe tutaj na tak krótkim przykładzie. Natomiast ilość elementów, na których moglibyśmy się skupić, nad którymi moglibyśmy pracować, jest ogromna. I Gorzkowski opisuje tego błazna nie jako Stańczyka, tylko jako Stanisława Gąskę. No i tutaj wchodzimy w historię, która ciągnie się do dziś, bo to jest z grudnia numer czasopisma do rzeczy, historia Wesołków. Czyli o to, czy Stańczyk i Stanisław Gąska to jest ta sama osoba. Profesor Krzyżanowski przytoczył mnóstwo faktów, które raczej świadczą o tym, że powinniśmy te dwie osoby połączyć. Twierdzi, że imię Stańczyka to jest forma zniekształconego Stanisława. A Gąska oznaczało w owym czasie nic innego jako osobę zajmującą się błazeństwem. Rzeczywiście tych odniesień do gęsi jest w historiach błazeńskich sporo. Mało tego, i Gąska, i Stańczyk zmarli jako bardzo wiekowi ludzie. I na podstawie tego wszystkiego Krzyżanowski twierdzi, że to jest jedna i ta sama osoba. Natomiast nasi współcześni historycy, w tym właśnie tutaj autor artykułu, ale także osoba, na którą się powołuje, czyli Małgorzata Wilska, twierdzą, że nie, że mamy mądrego błazna, którym był Stańczyk, no i tego drugiego, dużo poziomem odbiegającego, czyli Stanisława Gąska. To jest sprawa dosyć istotna dla naszego wykładu, czy to była jedna osoba, czy dwie osoby, bowiem tu leży klucz trochę do naszej historii i sposobu jej opowiadania. No, jeśli rozdzielimy te dwie postaci i będziemy obstawiać, że Stańczyk to jest ten bohater narodowy, a ten drugi gość to jest taki właśnie od śmigania na linach gdzieś tam w sadzie i głupich żartów, no to możemy się trochę pomylić. Nie wiem, dlaczego pani Małgorzata Wilska nie uwzględnia tego, co pisze jak gdyby sama w książce, że Gąska był bardzo wykształconym błaznem, że spotykał się z bardzo wykształconymi ludźmi, że znał łacinę, że świetnie znał historię Polski. I to nie przeszkadza jej twierdzić, że to był ten błazen gorszego sortu. Ja uważam, że te dwie postaci należy łączyć. We fraszkach dotyczących Gąski, we fraszkach Kochanowskiego, mamy takie też dziwne zapiski dotyczące jego preferencji i sposobu bycia, życia. No i ze względu na Julię to chyba nie będę niektórych fraszek dosłownie przytaczał, ale one są dosyć swawolne, także jedna z fraszek zwłaszcza. Więc te różnice w postrzeganiu Stańczyka moim zdaniem wynikały z tego, że on niektórym osobom bardzo potrafił zaleźć za skórę i stąd mamy tą różnorodność patrzenia na tą postać.
Wracamy do Rzeczpospolitej Babińskiej. Cóż to był za klub? Otóż to było państwo w państwie, proszę Państwa, zorganizowane w ten sposób, że do tego towarzystwa można było się dostać poprzez opowiedzenie jakiejś zabawnej historii, nie mającej związku z prawdą. Czyli główną maksymą Rzeczpospolitej Babińskiej było to, że każdy człowiek jest kłamcą i... No i teraz musimy spojrzeć na ten obraz i się zastanowić, jak to towarzystwo funkcjonowało, prawda? Bo oni za opowiedzenie tych historyjek przyznawali sobie tytuły, więc jeśli ktoś o polowaniu jakąś dziwną historyjkę opowiedział, no to mógł zostać wielkim łowczym. Zygmunt August pytał Przonkę, czyli założyciela tego towarzystwa, czy mają swojego króla. On na to odparł, zaraz muszę to znaleźć, że on na to odparł, że na razie nie mają tego króla i dopóki on żyje, tu warto się skoncentrować na tym słowie dopóki, no to oni tego króla mieć nie będą. I teraz trochę o tych postaciach z obrazu, żebyśmy zobaczyli sobie, co to za towarzystwo, nad którym, że tak powiem, śmiga rozweselony błazen. Mamy tutaj Kochanowskiego, to jest Kochanowski. Kochanowski Jan, znamy go z poezji, wiadomo, wielki renesansowy humanista. Gdybyśmy go mieli w płaszczyźnie politycznej umieścić, to wychodzą nam dużo ciekawsze historie. Jan Kochanowski studiował na Albertynie, czyli na uczelni założonej przez Hohenzollerna. On zakładał ją w 1544 roku. Co to jest za uczelnia, proszę Państwa? Nam się wydaje, że to jest jakiś uniwersytet. Słucham? Tak, postępowy, ale o dziwo w dużej mierze polski. Na 24 studentów, którzy mieli się tam uczyć, albo którzy mieli być rocznie przyjmowani, 14 musiało pochodzić z Polski, proszę Państwa. I to był wymóg nie do zmian. Mało tego, jeśli ktoś, kto posługiwał się językiem niemieckim, rezygnował w trakcie uczenia, to w to miejsce miał się pojawić student polski. To było, proszę Państwa, to był start uniwersytetów w Królewcu. No to pytanie, kogo ten uniwersytet szkolił, w jakim celu i w którą stronę ta polityka miała iść, że standardy były wytyczone w ten sposób. No był to uniwersytet, proszę Państwa, do tego, żeby przygotować kadry. No, do czego? Do rządzania niemieckimi albo posługującymi się językiem niemieckim Prusami Wschodnimi? No chyba nie, prawda? Mamy tutaj oczywiście... Tak. Dzisiaj są granty, a fundusz stypendialny Albrechta Hohenzollerna był bardzo ciekawy właśnie. Skupiony na to, żeby wyławiać najwartościowszych Polaków. Kogo mamy tutaj jeszcze? Mikołaj Rej, proszę Państwa, też wielki humanista, ale zasłynął oprócz tego, że z wielkiej polskiej literatury, to również tym, że wywalał ze swoich dóbr wszystkich zakonników, wchodził w nimi w długotrwałe spory procesowe i no, dorobił się de facto fortuny na wprowadzeniu reformacji w Polsce. Jak się przyjrzymy na mechanizmy, które wtedy panowały, te gospodarcze, to się okazuje, że reformacja była źródłem pozyskania łatwego kapitału. Wywalało się zakon, który miał swój dorobek. Budowało się maluteńki zbór dla reformatorów religii tak zwanych i korzystało na tym, że się nie płaci dziesięciny. Także. I podatkowe. Dlatego te współczesne odniesienia są ciekawe. Także był to przekręt podatkowy pod płaszczykiem, że tak powiem, zmiany wyznania. Kogo jeszcze tu mamy ciekawego?
Pekwark, wspaniały lotnista, który legendarny wręcz. Kto? Tak, tak, Kochanowski również o nim wspomina, tylko trzeba wspomnieć też o tym, w jakich okolicznościach opuszczał on Polskę. On z Polski uciekł, proszę Państwa. Niewiele jest takich przypadków, że ktoś z Polski ucieka i to w gwałtownych okolicznościach. On ucieka i jest nazwany, jest zakwalifikowany jako szpieg Hohenzollerna uciekający z Polski, prawda? Jego dom w Wilnie zostaje spalony tuż po ucieczce, więc pytanie, czy ktoś nie próbował zatrzeć jakichś śladów, które z tą jego aferą szpiegowską się miały wiązać. Dokładnie o co w tej aferze chodziło, żadne ze źródeł nie wyjaśnia. Natomiast jest zagadkowe jego zachowanie. No, mało osób zdecydowało się na tak gwałtowną ucieczkę z Polski, więc odbieram to jednoznacznie jako pewnie najwyższe zarzuty mogły na nim ciążyć. Kto wie, czy nie zabójstwa króla. Znaczy, tu anegdotę, to nie był, to znaczy on umiera we Włoszech, ale chyba nie był Włochem. Będę musiał to rozeznać. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest. Jeszcze taka mała anegdotka o wizycie Zygmunta Augusta w Królewcu. Nie wiem, czy Państwo znacie, jak to powitanie wyglądało. Otóż wyglądało w ten sposób, że wjeżdża orszak królewski, następuje wystrzał armaty i kula armatnia zabija osobę, która znajduje się tuż obok króla. Wybucha skandal dyplomatyczny. Albrecht przeprasza, oczywiście. Że mu się nie udało. Albrecht tłumaczy to tym, że proch się pod armatą zapalił i ta armata odwróciła się w związku z zamieszaniem, no i trafiła tą osobę, która była bliska króla. Ja się dziwię, że Zygmunt August dał się nabrać na taką wmówkę. Ale Albrecht oczywiście mówi, że winny zostanie ukarany, że zostanie ścięty i tak dalej. Zygmunt August mówi, żeby darować mu życie, ale on na wszelki wypadek, ten sprawca tego, ten bezpośredni, po prostu ucieka, żeby... Myślałem, że popełnia samobójstwo. Nie, ucieka. Ucieka. Tutaj mamy jeszcze taką fajną scenę związaną z błaznem, ponieważ może zbliżenie damy. A powinno być zbliżenie jeszcze na błazna. Dajmy. Nie mamy? Jest. On tu zrzuca jabłko w stronę tej niewiasty. To jest taki wątek, powiedziałbym, obyczajowy. Ponieważ ta niewiasta jest żoną księdza Orzechowskiego. Stanisława Orzechowskiego, tak. Państwo, tak trochę, ksiądz, żony. No proszę Państwa, sprawa była dosyć głośna, by nie rzec precedensowa, ponieważ nurty reformacyjne bardzo szybko się rozprzestrzeniały, pojawiały się również w kościele, no i postępowi księża oczywiście chcieli coś w swym życiu zmienić, a pan Orzechowski oczywiście, może to nie jest oczywiste, ale chciał pójść w tym kierunku, żeby jednak usankcjonować możliwość ożenku. Miał chyba 5 dzieci z tą panią, natomiast strasznie nie lubił błazna, nie wiemy, czy Stańczyka, czy Gąski w jednej osobie, to już muszą Państwo sobie zinterpretować, jak chcą. Bardzo, bardzo go nie lubił, więc nie wiem, czy ten gest spuszczonego jabłuszka czegoś nie symbolizuje. Ja tylko tak wspomnę, że ten gest kuszenia białogłów jabłkiem
no, ma swoją symbolikę, także być może tam jakieś relacje osobiste między błaznem a tą panią też miały miejsce i dlatego Orzechowski tak bardzo go nie lubi. Żeby... Wróćmy jeszcze może trochę dwa slajdy wcześniej, tak? Żeby sobie jeszcze się przyjrzeć temu obrazowi, to mamy tutaj taką scenkę bardzo słabo widoczną. Tam jest za drzewami umieszczona tarcza strzelecka, do której postaci w cieniu, czyli ten drugi plan, mierzą i strzelają. Nie bardzo, bardzo długo nie mogłem odnaleźć jak gdyby odniesienia czy sposobu odczytania, o co może chodzić. Natomiast być może Matejko znał historię o kaplicy w Babinie. To jest ponoć jeden materialny ślad, który został po tym dworze, w którym się te wszystkie libacje odbywały. Legenda mówi o tym, a przytacza ją, żeby Państwu powiedzieć, w swojej książce o Rzeczpospolitej Babińskiej. No, za dużo mam tu tych materiałów. Dobra, nazwisko autora znajdę. O, Tadeusz Wojtaszko. Rzeczpospolita Babińska przez wieki i okupację. On pisze coś takiego, że legenda ludowa mówi, że pewnego razu podpite bractwo, które się zebrało w tej Rzeczpospolitej Babińskiej, mierzyło do figury z pistoletu i że ubytek, który jest w ramieniu Chrystusa, rzeczywiście jak Państwo zbliżą, to nie jest na, tutaj to jest ta lewa ręka, jest tam ubytek kamienia dosyć znaczny i gwałtowny, że strzelali po prostu do tej figury Chrystusa i ten jedyny materialny ślad po Babinie o tym świadczy. Został i świadczy, tak. Jeśli byśmy wrócili do tych bohaterów Babina, no to okaże się, że przonkowie, czyli założyciele tej akademii, brali udział w rokoszach przeciwko królowi, a ostatni z przonków podpisał deklarację lojalności podczas potopu szwedzkiego. Deklarację wierności królowi szwedzkiego. Tak. Także takie mniej więcej było to towarzystwo. Mamy też tam sporo niewiast w tym gronie, nazywanych siostrami. Ich rolę historycy raczej tak zbywają milczeniem albo tłumaczą, że nie bardzo wiadomo, po co te niewiasty tam były. No, ja myślę, żeby się po prostu to towarzystwo trochę lepiej bawiło, rozluźniło. Nie twierdzę, że wszystkie osoby, które są na obrazie, mają takie pozakręcane historie, jak te osoby, o których powiedziałem. Natomiast kolejna część, o której już tu nie mogę z racji czasu mówić, no to większość z nich. Jest tam mnóstwo na przykład ludzi, których dzieła znalazły się na kościelnym indeksie dzieł zakazanych. To dotyczy Reja, Marcina Bielskiego, który gra w szachy tam z Kochanowskim i jeszcze paru innych osób. Jedźmy dalej, bo mamy dużo rzeczy do nadrobienia. Tak, to jest bardzo ciekawa książka, malutka książka, taka książeczka dosyć stara, Kazimierza Bartoszewicza, który mówi, że o dziwo, który pisząc o Babinie mówi, że on miał bardzo dobrą opinię wśród historyków, historyków literatury, że było to uznawane za taki przejaw rozkwitu myśli szlacheckiej i to wszystko, co najszlachetniejsze się tam zebrało. No, to jego spojrzenie i właśnie mówiące o tych zdradach późniejszych członków wobec naszego kraju i wobec królów, no, zdaje się świadczyć o czymś zupełnie innym. Warto do tej książki sięgnąć, bo on również przytacza część
tych historyjek, które okazuje się, że zostały zebrane. Te kłamliwe historyjki, które opowiadali niektórzy członkowie, zostały spisane. Ten spis był prowadzony od 1610 roku, czyli to towarzystwo, które my tu znamy z obrazu Matejki, tych historyjek już ta księga nie obejmuje. Ja do niej tylko krótko wrócę, ponieważ te historie wydają mi się mieć drugie dno, albo mogą mieć drugie dno. One są w tak alegoryczny sposób pisane, że wydaje mi się, że można próbować poszukać śladów autentycznych zdarzeń w tych historyjkach. No, jedną z nich tu przytoczę w kolejnej części wykładu. Teraz fragment pieca kaflowego z dworu Artusa. Dlaczego on tu się znalazł? No, znalazł się dlatego, że na dworze Artusa jest ogromny kaflowy piec. Każdego nowego członka, którego tam wprowadzano do tego dworu, stawiano w obliczu takiego żartu. No, kazano mu objąć ten piec dwoma rękoma, próbować. No i piec był na tyle szeroki, że wszyscy musieli się bardzo do niego zbliżyć. No i całowali w tym momencie tę część ciała, co wizdrzała, który się tam znalazł. Tych nawiązań do Hanzy jest, jeśli chodzi o Babin, sporo więcej. Wszyscy towarzysze tego bractwa z Babina mieli wypić ogromny kielich alkoholu, który się nazywał wilkunem. To nie jest, nazwa nie pochodzi od wilka, tylko od wilkomen. Czyli mamy przeszczepienie jakichś tradycji, które wypływają ze strony kręgów bardzo mocno osadzonych w gospodarce i w Gdańsku. O dziwo, na tym samym piecu kaflowym mamy dwie postaci. To są postaci błaznów. No i to jest też jak gdyby trochę odwołanie się do tej tradycji błazeńskiej, która gdzieś z tej Hanzy wychodzi i promieniuje w stronę Babina, prawda? Polećmy dalej. I to jest kolejna historyjka, którą Państwu tutaj za chwilę opowiem. Mamy błazna, mamy osobę siedzącą przy okrągłym stoliku. Ten okrągły stolik jeszcze nam się tutaj kiedyś w historii pojawi. Błazen wysypuje talary, a ktoś ma przed sobą cebulki tulipanów. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, do czego ta scena nawiązuje. No to niedawno był chyba film na ten temat. On się nazywa Tulipanowa gorączka, prawda? Dlaczego o tym mówię, albo... dlatego, że jest tu ta postać błazna, która robi z tym gościem jakiś deal. Nie bardzo wiadomo, kto na tym dealu ma skorzystać. Czy wyjdzie na tym dobrze błazen, czy ten jego kontrahent, czy być może działają wspólnie. No. Wiemy, błazen trzyma żywego tulipana w dłoni, a tutaj za tym gościem stoi już taki chyba martwy i zwiędły tulipan, więc to jest chyba symbol przemijania tej gorączki, a może zmiany wartości tych cebulek. Jak wiemy, to była pierwsza bańka, no może... tak. I te ślady tej bańki widać również w innych obrazach z epoki. Tutaj mamy wóz wiozący jakieś towarzystwo. Pani natura rozrzuca kwiaty tulipanów. Towarzystwo siedzące na wozie ma takie wypustki błazeńskie zrobione z tych tulipanów, a za tym wozem podąża rozentuzjazmowany tłum. Nie bardzo wiadomo, w którą stronę jadą, prawda?
Czyli taka alegoria tego, że... no właśnie czego? Bo błazny, wydawałoby się, że błaznami powinny być osoby wystrychnięte na dudka, które dały się nabrać, tak? A nie, to tutaj błazny są właśnie tymi prowodrami, za którymi podąża cały ten tłumek, prawda? Kolejny obrazek będzie jeszcze ciekawszy. To jest też wszystko o tulipanowej gorączce. Tutaj są koszyki, wieśniacze koszyki, z których wystają tulipany. No a cała operacja, że tak powiem, która się toczy, toczy się tutaj, w środku. Mamy błazeńską czapę, której wnętrze jest pogrążone w mroku i tam siedzą, proszę Państwa, jakieś tajemnicze postaci i wpływają na to, co się dzieje dookoła. Kim są te postaci? No trudno, są rozpoznawalne, ale nie są to na pewno rolnicy. Z tych szczegółów, które tam widać, raczej świadczy to o tym, że zarządza ktoś tym dobrze wyedukowany, dobrze sytuowany, dobrze postawiony. No tak świadczą o tym upiory. No a cały świat wesoły wokół się kręci, jedni zarabiają, inni tracą. Dlaczego ja o tym mówię? Proszę Państwa, w tej księdze babińskiej, która dotyczy tego okresu, czyli 1636 roku, znajduje się taki wpis. W tenże czas powiedział tenże jegomość, iż słyszał, iż Niderlandzi usadzili się na to, by Wenecję osuszyć. Jest taki dziwny... Czyli Niderlandy zmówiły się do tego, żeby osuszyć Wenecję. No tak, można by to tłumaczyć, tak? Ja Państwu nie gwarantuję, że jedna rzecz nawiązuje do drugiej, no ale wiemy, że mniej więcej w tym czasie system bankowy zaczyna się trochę przemieszczać. Wenecja zaczyna tracić na znaczeniu, a zaczynają zyskiwać właśnie banki holenderskie w tym okresie bardzo, więc trudno mi z całą mocą stwierdzić, czy jeden fakt ma przełożenie na drugim. Niemniej jednak taka notka się znajduje, no i to jest po prostu ciekawy temat pewnie do rozwinięcia i do poszukania. Skoro w ikonografii znajdujemy tyle nawiązań do błaznów, które tą gorączką zarządzają, to kto wie. No, tematy do współczesnych piramid finansowych i odniesienia też się chyba by znalazły, no bo podejrzewam, że też z tej ostatniej nawet moglibyśmy tu parę analogii wyciągnąć, że jest jakiś tam błazen wystawiony jako figurant, a za nimi siedzą albo są gdzieś w tle jacyś goście, którzy na przykład pozwalają kryminaliście, nie wiem, na zarządzanie liniami lotniczymi w Polsce w dobie, gdzie te linie czy samoloty mogą powodować jakieś wielkie katastrofy. Więc no to jest to dziwne, ale tego wątku nie będziemy kontynuować. Proszę Państwa, skąd się ta tematyka błazeńska bierze i z czego wynika? Pokażę Państwu dzieła, które się ukazały w bardzo krótkim odstępie czasu, a które do tej tematyki nawiązują. Są to dzieła, które zdumiewają o tyle, że są bardzo starannymi realizacjami, czyli na ich wydanie poszło bardzo dużo pieniędzy i zostali zaangażowani najwybitniejsi ludzie epoki. Pierwsza książka Narenshief, wydana w 1494 roku, napisał ją Sebastian Brandt, a ilustrację opracowywał sam Albrecht Dürer, albo większość z nich. To jest książka
wybitna, która o dziwo bardzo długo nie została przetłumaczona na język polski. Musieliśmy ponad 500 lat na to tłumaczenie czekać. Też dziwna sprawa, że czym się zachwycało pół Europy, tak długo nie trafiło do Polski. Jak ta książka jest napisana? No, ona teoretycznie mówi nam o błaznach, którzy właśnie płyną sobie z tej łodzi zostali zebrani. Każdy z nich reprezentuje jakąś albo grupę zawodową, albo jakiś temat podejmowany przez autora. To są zazwyczaj wątki gospodarcze, obyczajowe. Jest ich tam sporo. Książka jest pisana w ten szczególny sposób, że jak twierdzi Mirosław Słowiński w swojej książce Błazen, że można ją odczytywać jak gdyby jako też antytezę, czyli wszystko, co jest w niej przedstawione wprost, jest przedstawione w taki sposób, że możemy te treści czytać w spak. Ja mniej więcej spróbuję pokazać, na czym to polega. To jest herb wydawcy von Olpe. Z niego warto zapamiętać, z tej strony tytułowej, nihil sine causa, czyli nic bez przyczyny. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak? To jest to takie hasło przewodnie tej całej Łodzi Błazny. Nie ma przypadków. Tak. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, tak, nie ma przypadków. Ale statek głupców się potem powtarzał, teraz może pojawia. Jest mnóstwo nawiązań, tak. Do najbardziej współczesnych, o żółtej łodzi podwodnej Beatlesów. Nawet takie się znajdują. Niedługo potem, 1511, pojawia się Dyl Sowizrza, Dyl Eulenspiegel. Eulenspiegel to tutaj małżonka mogłaby wytłumaczyć. Sowizrza, czyli sowie zwierciadło. Tak? W jednym ręku sowa, w drugim zwierciadło, to są te atrybuty Sowizrzała. To jest z kolei literatura też bardzo przewrotna. Zazwyczaj mówi o tym, jak wychodzić z bardzo trudnych sytuacji wzbogaconym i jak wystychnąć ludzi na dudków. No. Jest nawet historia zahaczająca o Polskę, że Dyl Sowizrzał odwiedza polskiego króla. Król Kazimierz, prawdopodobnie chodzi o Kazimierza Wielkiego, urządza turniej błaznów, tak jest przynajmniej w tej książce napisane. W tym turnieju, do tego turnieju staje nadworny błazen króla i Dyl Sowizrzał. Najpierw się próbują poprzebijać na jakieś głupie miny, potem na jakieś głupie powiedzenia, czy jakiś taki turniej słowny. I na samym końcu Dyl Sowizrzał, mówiąc jasno, robi kupę i ją zjada. Na co nasz błazen nadworny mówi, że on tego nie zrobi, w związku z czym zakład zostaje wygrany przez tego Dyla Eulenspiegla, który sobie leci dalej w świat i próbuje zwyciężać, że tak powiem, w kolejnych zawodach. Co jest dosyć istotne, pełne wydania Dyla Eulenspiegla w Polsce się ukazywały, było ich dosyć dużo, ale w dziwny sposób znikały z rynku i trudno znaleźć. Trudno mi to wyjaśnić. Bardzo mnie ta sprawa zastanawia. O tym została napisana książeczka przez pewnego, przed wojną jeszcze, przez polonistę, który się tym zainteresował. Badał różnicę między wszystkimi wydarzeniami. Wszystkie wydania, które się ukazały w Polsce, wynotował. Ale w międzywojniu prawie 20 wydań tego było, a znalezienie jakiegokolwiek przedwojennego wydania jest bardzo trudne. Najnowszego tłumaczenia dokonał Uniwersytet Gdański.
Tej książki też Państwo nie znajdziecie, przynajmniej w formie papierowej. Natomiast można ją znaleźć w formie plików komputerowych. No i tam ze wstępu wynika nam, że jest to mało znacząca proza, którą nazwano prozą skatologiczną, czyli taką, która dotyczy właśnie wydalania, jakieś robienia kup, taki humor ludowy, do którego nie warto zaglądać. Moim zdaniem całkiem niesłusznie, bo jak Państwo te historyjki poczytają i spróbują zinterpretować w bardziej taki inny sposób, no to wyjdzie właśnie to, jak oszukiwać ludzi, jak dawać sobie radę z uczonymi, jak dawać sobie radę w niektórych miastach, jak można by tłumaczyć tą historię z Polski. No, jeden z blogerów zaryzykował taką tezę, że polskiego króla można zadowolić byle gównem. Ale no, niekoniecznie jest to jedyne odczytanie. Moim zdaniem jest to też trochę może o naszym charakterze narodowym, że pewnych rzeczy nie zrobimy dla pieniędzy, a niektórzy je po prostu są w stanie zrobić, prawda? Tutaj obraz Korneliusza von Ostasena, gdzie jest i sowa, i zwierciadło. Są te atrybuty błazeńskie. No ale cała reszta obrazu jest bardzo demoniczna, ciemna, nawiązująca do czarnej magii, do czarownic latających na czaszkach. Warto się temu obrazowi przyjrzeć, no bo on jak gdyby wszystkie te zestawienia i sowy, i lustra ustawia w odpowiednim kontekście. Jeśli Państwo wejdą w niemiecką Wikipedię dotyczącą atrybutów błazna, to będzie ich tam bardzo dużo. Ja o wszystkich nie mogę powiedzieć, ale każde z nich ma jakieś symboliczne odwołanie do czegoś, co moglibyśmy z gruntu rzeczy nazwać odwołaniami do diabła, do piekła, do takiej bardzo ponurej symboliki. I ten to obraz... To są takie spotkania w sąsiedniej sali. I ten obraz tak też, jak gdyby to wszystko zbiera. Okej? I to jest ostatnia z książek z tego cyklu, która się ukazuje. To jest Lalebóg. Też nie wydana, nie przetłumaczona nigdy na polski. To jest książka o ludziach, która opowiada taką historię, że w pewnej miejscowości żyli bardzo mądrzy ludzie, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że wszyscy zwracają się do nich o radę i to im zaczęło przeszkadzać i w związku z tym nie chcą pokazywać, że są aż tak mądrzy i będą robić wszystko tak najgłupiej, jak się da. I budują jakieś budynki bez okien, potem do tych budynków próbują przenieść światło w wiadrach. Gdy brakuje im soli, to próbują resztki rozsiewać po polach, żeby im urosła z tego nowa sól i jak gdyby nic nie wychodzi. Czyli z poziomu mądrości, o którą zabiegają, bo z tej miejscowości nawet często korzystano, biorąc sobie tych ludzi jako doradców na dworach, po prostu spłynęli z mądrości. Tak? I teraz jest przedstawiony ten regres, to cofanie się, że ci goście się zamykają i robią wszystko w spak, tak? Żeby świat ich odbierał jako totalnych głupców, a nie jako tych mędrców, którymi rzeczywistości są. Dużo odwołań, ponieważ ta miejscowość na angielski została przetłumaczona jako Gotham. No i cały ten wątek Batmana, literatury i do tego nawiązuje i również filmu całej popkultury. Nad tym się nie będę rozwodził. Ważne jest, że dwie
książki, które poprzednio przytaczałem, ukazały się jako zapowiedź przed reformacją. Jeszcze jedną tu książkę pokażemy za chwilę. To jest Pochwała głupoty Erasma z Rotterdamu, proszę Państwa. Oświeceniowy, no nie wiem, guru, największy właśnie filozof owych czasów, zaczyna odwracać znaczenia. Pisze książkę o tym, jaka wspaniała jest głupota i że trzeba zaprząc rzeczy nieważne w imię rzeczy ważnych. Cytaty polecam na Wikipedii. Jest nawet taki, bardzo tutaj do męskiej części bardziej kieruję panów, że kobiety wolą głupich mężczyzn po prostu. I warto być głupim nawet z tego powodu. Cała książka jest przewrotna i też odwraca ten porządek, czyli nie jest ważna mądrość, ważna jest głupota, ona jest dużo bardziej powabna i idźmy w tą stronę. Czyli zburzmy istniejący porządek, będzie fajniej. No i jak efektem tego, to jest jedna z ilustracji też, o dziwo. Jest mędrzec z księgą, no i ta dziwna postać, która chyba ma symbolizować głupotę, ale jest w niej coś demonicznego, prawda? Także to odwracanie porządku to jest nie tylko głupota, ale wprowadzenie czegoś, co jest no, dosyć ohydne, tak mi się wydaje. No i o co w tym wszystkim chodzi? No chodzi, to jest rodzina z okrętu błaznów. O nauczanie, tak? Namównicy błazen, tu z tyłu jeszcze na wszelki wypadek drugi, który mu podpowiada, co mówić. I to są te rzędy uczniów, którzy tej nowej albo innej mądrości mają właśnie się uczyć i jej słuchać. Dalej aktualne. Tak, dalej aktualne. Tu mamy Narren Mühls Dilken. To jest mała miejscowość w Niemczech, w której powstała Akademia Błaznów. To jest połowa XVI wieku, tak tam się mniej więcej oficjalne datowanie tego czegoś przedstawia. Skąd się to Dilken wzięło? Otóż stąd, że ta akademia po reaktywacji na początku XIX wieku, bodajże w 1801 roku, odwołało się do polskiego Babina. Na druczku reaktywującym tą akademię pojawił się wpis, że jest to niejako kontynuacja naszego Babina. No skąd w Niemczech się bierze nawiązanie do tego naszego Babina, to aż trudno sobie wyobrazić. Tam jest bardzo dziwny klimat. We wnętrzu tego budynku możecie Państwo sobie obejrzeć w internecie tych zdjęć dużo więcej. Ja natomiast chcę Państwu przytoczyć fragment dużo ciekawszy i odwołujący się jeszcze, albo idący jeszcze głębiej do historii tych błaznów. Posłużę się książką Mirosława Słowińskiego. Dwa słowa o nim. To jest człowiek, który był wiceministrem kultury w rządzie Rakowskiego i Mazowieckiego. Obecnie ponoć zajmuje się produkcją filmową. Książka jest bardzo... To jest kawał porządnej roboty, jeśli chodzi o faktografię dotyczącą błazna. Naprawdę trzeba to pochwalić i muszą Państwo to sobie gdzieś wyszukać. Jeszcze jest dostępna. Została pierwsze wydanie w 1990 roku. To też ma pewne znaczenie. Być może w następnej części wody do tego wrócę. Błazeńska Akademia
Ale ja chwilowo nie o niej będę mówił, tylko przytoczę fragment dotyczący pierwszej notki dotyczącej założenia jak gdyby Stowarzyszenia Błaznów, tak? Najstarszym znanym dzisiaj Towarzystwem Błazeńskim byli rycerze Zakonu Błaznów. Zakon ten został założony 12 listopada 1381 roku w Kleve, w małym księstwie leżącym po obu stronach Renu, przez Adolfa de la Marque, hrabiego Kleve, i 35 zaprzyjaźnionych z nim panów. Jeszcze pod koniec XVIII wieku istniała karta założycielska towarzystwa opatrzona 36 pieczęciami pierwszych jego członków. Swoimi zasadami, pewną tajemniczością, rygorystycznym regulaminem, sposobem wyłaniania władz przypominali rycerze Zakonu Błaznów raczej lożę wolnomularską. Po co więc powoływali się na błazeństwo? Zadaje pytanie Leber, to jest jakiś naukowiec, i twierdzi, iż prawdopodobnie jedynie błazeństwo i nazwanie się błaznem usprawiedliwiało praktykowanie przez paru wysoko postawionych w społecznej hierarchii panów utopijnej idei wolności i braterstwa wszystkich ludzi. Czyli te źródła błazeństwa sięgają dużo głębiej. Mirosław Słowiński pokazuje, skąd wypływa cała idea. Bardzo głęboko sięga w przeszłość. Warto tą książkę samą przeczytać. Natomiast no, tutaj mamy trochę o sposobie organizacji tego bractwa i o to, jakie są jego główne założenia. Bardzo proszę. To Agnieszka zwróciła uwagę, że ten młyn przypomina chyba taką ikonkę, którą udało mi się odnaleźć. Udało mi się odnaleźć, gdy szukałem źródeł o działalności pewnego autora, który jeszcze powiemy. Na polskiej Wikipedii strona Collegium Invisible, proszę Państwa. To jest szkoła liderów prowadzona z funduszy Sorosza i kształcąca liderów. Bardzo ciekawa strona, bardzo dużo fajnych nazwisk ludzi, którzy kształcą tych liderów, kształcili tych liderów w Polsce. Skutki widzimy. Skutki? No, skutki też widzimy. Liderzy są wszędzie, w każdych czasach potrzebni. Warto tam zajrzeć. Nie wiem, czy nie zniknęła lista absolwentów ostatnio, ale mogą to Państwo sprawdzić. W każdym razie mentorzy są wszyscy wyszczególnieni. O jednym z nich chyba jeszcze dzisiaj wspomnimy. Przynajmniej o jednym z nich. Dlaczego ja tyle mówię o uniwersytecie i o tym, jak on jest ważny? O Albertynie już żeśmy mówili, czyli o tym uniwersytecie w Królewcu. To jest obraz Matejki, wyjście Żaków z Krakowa. Nikt tych faktów chyba w historiografii nie łączy, ale to wyjście Żaków z Krakowa następuje w 5 lat po założeniu Albertyny, proszę Państwa. Wiemy, że z tą frekwencją miał trochę problemów Albrecht Hohenzollern i kto wie, czy cała otoczka wokół tego wyjścia Żaków, czyli jakieś rozruchy i motywy obyczajowe, to nie jest po prostu zwykły pretekst do tego, by Żaków wyrzucić, a żeby za Żakami wyszli też nauczyciele po prostu z tej uczelni, nie mając kogo uczyć. No ciekawe jest, że Matejko taki obraz również namalował z tak wielką pieczołowitością, prawda? Czyli sfera uniwersytetu tak mniej więcej i tych założeń jest omówiona. Tutaj mamy sferę religijną. To jest kolejna ikonka z książki Okręt Błaznów. Jak widzimy, błazen podchodzi do samego Chrystusa. Nie bardzo wiemy, jakie ma zamiary, prawda? Jeszcze przynajmniej z tej ilustracji. Ale z następnej już będziemy mieli, nie? No, to jest właśnie on. Ten obrazek dotyczy tego, że nie należy obrażać Boga. Taka jest przynajmniej treść.
tego przesłania, które jest w książce. Natomiast często te obrazki, które pewnej treści dotyczą, jak gdyby obrazują zupełnie co innego. To znaczy, jeśli nam Brandt pisze o tym, że należy czcić ojca swego i matkę swoją, to za chwilę mamy tam postaci syna i córki z pałkami, którzy tych starych rodziców biją. No i takich tez i antytez w tej książce jest mnóstwo. No a to jest właśnie jedna z najbardziej takich wstrząsających. To już wtedy wiedziano, że obrazkami dużo łatwiej przemówić do wyobraźni ludzi i one zostają gdzieś tam na dużo dłużej i dużo głębiej. Ja pragnę też, odnosząc się trochę do współczesności, do rzeczywistości, zwrócić uwagę, jak wielką rolę i odgrywał druk. Ta cała, trzeba to nazwać rewolucja luterańska, opierała się na ilości, na możliwości dotarcia, które tworzył druk. Estreicher, zestawiając liczbę wydań materiałów reformacyjnych, która została wydrukowana w Polsce i w Prusach Wschodnich, stwierdził, że połowa produkcji, czyli połowa dzieł napisanych i wydanych, została w Prusach. Czyli mamy małe Prusy, mamy ogromną Rzeczpospolitą, wiele razy większą, a jeśli chodzi o ilość wydań i ilość materiałów, która była drukowana, tych innowierczych, no to jest remis, prawda? No to wiemy i zdajemy, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak było to intensywne i jak mocno oddziaływało na współczesność. I tak jest w sumie za każdym razem, gdy pojawia się jakieś medium nowe, typu radio, telewizja czy internet, no to wiedzmy, że to jest jak gdyby nowy impuls do tego, żeby zacząć działać, tak? Tutaj jeszcze jeden mały przykład z iskrzenia między błaznami a kościołem. To jest ikona również niderlandzka, taka karykatura. To jest świętowanie śmierci papieża Klemensa XI, 1721. Błazny się cieszą. Tutaj mamy kolejnego błazna, a postaci papieży spadają kolejni z koła. Tak tylko krótko, Klemens XI walczył z herezją, z jansenizmem, no i jego śmierć po prostu w Holandii wzbudziła powszechną radość. To jest kolejny przykład, to Piotrowi trzeba podziękować, bo ten to jest taki bloger, który wątek monetarny na szkole nawigatorów dosyć mocno ciągnie. To są właśnie postaci błaznów i postaci duchownych i papieży. Jeśli tą monetę obrócimy, no to z błazna robi się papież, a z papieża błazn, prawda? Tu warto dodać, że dosyć szybko, bo błazny były również na dworze w Watykanie, proszę Państwa, ale tam o ich roli chyba zorientowano się dosyć szybko. Ja znalazłem taki materiał w internecie, w książce pewnego angielskiego autora, Sean McAfee chyba się nazywał, że Pius V, czyli to jest, no jego śmierć to jest tuż po bitwie pod Lepanto, czyli chyba w 1573 roku, wyrzucił błaznów z Watykanu, czyli to, co w Polsce dopiero miało nadejść i eksplodować, to w Watykanie już wtedy zorientowano się, że lepiej sobie z tymi panami dać spokój i ich po prostu usunąć. I tak o tym papieżu napisze Sean McAfee. Taki właśnie był. O usunięcie papieskiego błazna mówiło również o tym, co trzeba zrobić, by reformować. Zaczyna się od drobiazgów. Papież Pius V dokonał tak wielu wyczynów,
szału, mszy, katechizmu, edukacji, a nawet uratował cały chrześcijański zachód w bitwie pod Lepanto. Ale zaczęło się od drobnych rzeczy, takich jak usunięcie zakłóceń. Kiedy szukamy prawdziwej reformy, zwłaszcza reformy naszych dusz, musimy zwrócić uwagę na małe rzeczy, rozproszenia, które uniemożliwiają nam pójście naprzód na drodze z Chrystusem. Tak, tak pisze ten autor i pisze to przy okazji właśnie tego wydarzenia, czyli wyrzucenia błaznów z Watykanu. To jest dużo późniejsze odwołanie, o którym również pisze Słowiński w swojej książce. Medal Bractwa Militarnego, też nawiązujący do błazna i do zawołania błazen królem. To jest z kolei czasy chyba sprzed rewolucji francuskiej i taka oznaka stowarzyszeń wojskowych, które to stowarzyszenie również, co dziwne, odwołuje się do historii polskiego Babina, proszę Państwa. Także. No i tutaj jeszcze kilka takich atrybutów błazeńskich. To są okulary, bo one pokazują, że warto się przyglądać różnym dziwnym detalom. To jest z kolei efekt pracy Tomka, też jednego z blogerów, który ma niesamowity dar przypatrywania się dokładnemu tym obrazom i wyławiania z nich rzeczy ciekawych. Także te okulary to jeden z błazeńskich atrybutów, który warto, taki znaczek, jak się pojawią na obrazach, starych obrazach, warto się im przyjrzeć. Tu jedna będzie z takich historyjek, którą żeśmy próbowali rozpoznać. To jest obraz, proszę Państwa, religijny, ale jeden z apostołów, o dziwo, ma okulary, tak? To i żeśmy się zainteresowali bliżej, na co on spogląda, na co patrzy i co to są za księgi, bowiem no, ewangeliści to co raczej nie są, bo te księgi są trzy na tej centralnej, widzimy tutaj w centralnym obrazie. Jak zaczęliśmy próbować przeczytać, to będzie kolejny obrazek, te litery, to się okazuje, że one są nieczytelne, albo w większości nieczytelne, ale jak się przystawi do nich lustro, to zaczynają się zamieniać w cyfry i w litery. Te fragmenty, które się układają, odnalazł Piotr gdzieś w jakichś pismach runicznych i w nowych grach typu Warhammer chyba. Także dziwne to jest, ale nie dziwmy się tym rzeczom za bardzo, bowiem takich rodzynków jest więcej. Ja przytoczę fragment dotyczący właśnie spraw wierzeń, kościoła i tak dalej i tego, do czego to w sumie miało doprowadzić. To jest cytat z książki, którą polecam, warto ją przeczytać. Prawie wszystkie gry święta błaznów stanowiły groteskową degradację różnych obrzędów i symboli religijnych. Szaleństwo rozpoczynało się w Boże Narodzenie, najczęściej w dzień świętego Szczepana, 26 grudnia lub Dzień Świętych Młodzianków, 28 grudnia. W katedrach, kościołach, pod śpiewaniu uroczystego Magnifikat, władanie świątynią, hierarchia zmuszona była przekazać młodym klerykom, którzy rozpoczynali swe rządy, od wymazania twarzy sadzą, przywdziania błazeńskich kapturów, potwornych masek, czy równie teatralnych strojów. W niebywałym harmidrze dokonywano wyboru, zazwyczaj z grona żebraków, błazeńskiego papieża, biskupa czy opata, nadając mu tym samym przywilej sprawowania rządów, przynajmniej do święta Trzech Króli. Błazeński pasterz z mitrą na głowie i krzyżem w ręku w komicznej gestykulacji udzielał zgromadzonych na tej elekcji swego błogosławieństwa. Był to sygnał do rozpoczęcia ogólnej zabawy. Tutaj mogło być tyle scenariuszy, ile wyobraźnia uczestników zdołała wytworzyć. Ołtarz zmieniał się w stół karczemny, przy którym jedzono, pito i grano w kości.
to oczywiście parodia ostatniej wieczerzy. Odprawiano też przeróżne liturgie będące parodią mszy. Była więc liturgia pijacka i liturgia graczy. Czytano testamenty świni i osła. Wygłaszano parodie kanonicznych modlitw Paternoster, Ave Maria i Credo. Błazeńskiemu biskupowi kazano dymem wydobywającym się ze spalonego kału czy resztek starych butów. A wszystko to odbywało się wśród tańców, śpiewów, gwizdów i bieganiny między kościelnymi filarami. Także macie Państwo całość obrzędów, które próbowano wprowadzić do kościoła, tłumacząc to tym, że życie ludzkie jest tak krótkie, tak straszne, że trzeba się bawić, śmiać. I proszę spojrzeć na to, kto to robił. To robili klerycy, czyli ten młodszy personel kościelny. Skąd się brali? Z tych uniwersytetów, które właśnie w tym czasie powstały. Lelewel, Joachim nasz, napisał taką broszurkę o netach błaznów i niewiniątek. I on z pewną taką przykrością stwierdza, że ten zwyczaj się w Polsce nie przyjął. Natomiast na Zachodzie on trwał bardzo długo i jak widzimy dosyć drastyczne to było. A czy on się nie przyjął w Polsce, ale proszę Państwa w kościołach, z kościołów wyrzucono te wszystkie obrzędy, rytuały, wyrzucono na rynek. A tam ta kocia muzyka i te igrce trwały. I one miały bardzo zorganizowany charakter. Zazwyczaj robili to studenci właśnie, o dziwożacy, panny lekkich obyczajów. Gdy wiedziano, że ktoś ma coś, że tak powiem, na sumieniu albo przeskrobał w ciągu roku, umówmy się, ile mogło być obecz w Krakowie albo takich punktów działania, że tak powiem, agencji ówczesnych towarzyskich, niezbyt wiele. Więc wiedziano o ludziach bardzo dużo. To pod oknem takiego człowieka ustawiał się ten korowód i odgrywał tak długo scenki, które miały przypominać jego grzechy, aż ten się po prostu nie złamał i nie zapłacił. Także tak to mniej więcej wyglądało. Pewien poseł turecki, który był w Polsce w pewnym czasie, nie mógł się temu nadziwić, ale najbardziej zdziwiła go moc popiołu w czasie popielca. Mówi, że Polaka wystarczy małą ilością popiołu posypać i on się uspokaja normalnie. To co widział i to wszystko, co widział na rynku, po prostu się w głowie nie mieściło, ale mówi, że mała szczypta popiołu, jak się posypie na głowę Polaka, to mu przechodzi to wszystko. I tak to odbiera. Także mamy tu atrybutów błazeńskich mnóstwo. Odsyłam, niebieska Wikipedia, można sobie tłumaczenie wrzucić, ich jest mnóstwo. To jest ten wątek właśnie taki obyczajowy, kuszenie błazna. Chodzi mi o to, żebyśmy Państwo uchwycili, że to dotyczy wszystkich sfer życia, to błazeństwo. Czyli obyczajowych, gospodarczych, wojskowych, po prostu wszędzie. Ono się rozlewa wszędzie, te atrybuty są wszędzie widoczne. Tu jest właśnie jeden z najbardziej znanych obrazów Hieronima Boscha, statek szaleńców. Tutaj postać błazna na przodzie okrętu, a cała reszta to Państwo widzicie. Zakonnicy, mnisi, statek głupców. Na samym szczycie usadowiona jest sowa. Symbolika sowy, proszę Państwa, dzisiaj znamy jako symbol mądrości i wszystkiego, co najlepsze. Ta symbolika była zupełnie odmienna w wczesnych czasach. To był ptak mroków, ptak ciemności, kojarzących się właśnie na łączeniu świata duchów, piekła. A teraz to jest ptaszek mądrości. Mniej więcej od połowy XIX wieku ta kariera sowy jako emblemat mądrości się bierze. I tu mamy kolejne obrazki.
statki statków, błaznów. Nie wiemy, dokąd on ma dopłynąć, bowiem ludzie, którzy nim płyną, nie są zainteresowani za bardzo kierunkiem, w którym podąża, ale zarządzają nim błazny. I do czego to wszystko nawiązuje? Kolejne przedstawienie. Kozły, błazny, duchowieństwo. Dlaczego to duchowieństwo i skąd to się wzięło? Tu jest najnowocześniejsza, czy najnowsza, bardzo ekspresyjna, jak widzicie Państwo, w Nurembergu, tak? Rzeźba w mieście. Można się poprzyglądać. To wszystko nawiązuje, proszę Państwa, do symboliki równie mocnej, która była, ale o której już nie wiemy, bo ona zniknęła. Chodziło o okręt kościoła i o symbol tego okrętu. Okręt kościoła miał zawieść ludzi i dowieść ludzi do zbawienia, prawda? To jest obraz z dworu Artusa, o dziwo również. I te wszystkie symbole, które nawiązują do okrętu, to w pierwotnej wersji wyglądało właśnie tak. Statek o wyznaczonym celu, w którym nie ma bałaganu, w którym wszyscy płyną w jednym kierunku i pożądają w jednym kierunku. Błazeństwo to wszystko rozwala i tracimy z oczu cel, prawda? To jest element partytury, to Państwo nie zobaczycie, bo to są drobiazgi, zapisu nutowego. Został sporządzony przez niejakiego Occo, to był znany humanista renesansowy. On miał swoją willę w Amsterdamie, w której też się takie bractwo mniej więcej jak w Badinie spotykało. I ten kodeks ma to do siebie, też chyba Agnieszka to zauważyła, że ponieważ inicjały z owego zapisu nutowego bardzo jeden po drugim szły, prawda? Zaczyna się od ptaszków, kwiatków, przeplatanych motywami błazna. Na samym końcu, o dziwo, jest pusty ołtarz i twarze błaznów zamieniają się w czaszki w błazeńskich czapeczkach, czyli cała partytura, cały utwór muzyczny, oprócz tej warstwy muzycznej, w którą ostatnio krakowscy dominikanie się chwalili, że to śpiewali, czy odśpiewali w kościele, ale w warstwie tej namalowanej, tej obrazkowej, to się przesuwa od motywów niewinnych do pustego ołtarza i do śmierci opatrzonej symbolami błazeńskimi. I to jest, proszę Państwa, książka, która też nie została przetłumaczona na język polski. Niemcy twierdzą, że to jest arcydzieło literackie, ale to jest polemika z tą literaturą, o której ja mówiłem poprzednio. Napisał książkę Thomas Murner. Nazywa się Zaklęcie błazna. Wyszła w 1512 roku i była polemiką z tymi właśnie błazeńskimi wydawnictwami, które ukazały się wcześniej. Ten kot to jest de facto kot Muramur, który miał nawiązywać nazwiskiem do tego Murnera. Ważne jest to, że on jak gdyby już wtedy wiedział, z kim trzeba walczyć. On pisząc o reformacji i pisząc, jakie to jest zgubne zjawisko, na okładce dał błazna, prawda, z którym się walczy i z którego wyskakują inne małe błazeńskie postacie. Czyli on widział to błazeńskie zło w reformacji, ale my tej książki nie poznamy, chyba że w oryginale niemieckim, ponieważ do dziś nie została w Polsce przetłumaczona. Ikonografia dalej, bo wchodzimy już na ten poziom najwyższy, prawda? To jest obraz Paula Veronese, Wesele w Kanie Galilejskiej.
mnóstwo postaci, Chrystus jako postać centralna, prawda? Więc musimy nieco uważnie mu się przyjrzeć. To mamy fragment drugiego obrazu. Musimy przeskoczyć dalej, jeszcze raz. O, to chyba nam zabrakło. Przed Chrystusem, proszę Państwa, albo naprzeciwko Niego siedzi błazen. To jest taka postać w pomarańczowym kapturku. Centralnie, vis-a-vis Chrystusa siedzi na tym obrazie błazen. Dlaczego on się tam bierze, skąd on się bierze, do tego nikt nam nie tłumaczy. No, wiemy, że Paolo Veronese miał w związku z kolejnym obrazem nawoływanym przez siebie, na którym też jest błazen i też jest postać Chrystusa. To jest Chrystus, to jest błazen. On miał z tym obrazem sporo kłopotów, bo nazwał ten obraz Ostatnią Wieczerzą. Inkwizycja miała mu za złe, że zrobił z tego obraz takiej biesiady zwykłej. Najbardziej nie podobali im się mieszczanie, którzy występowali ponoć w niemieckich strojach i to największe ponoć wtedy wzburzenie wzbudziło. Natomiast cała ta otoczka tej uczty, czyli z uczty tej Ostatniej Wieczerzy ktoś zrobił zwyczajną biesiadę, tak. Czyli powoli te czułki i te macki wyciągają się w stronę najważniejszych chrześcijańskich symboli, prawda, i próbują się do nich dobrać. Ja też pozwolę sobie Państwu zacytować rzecz, którą znalazłem w internecie, no bo ten wątek oczywiście nie jest nieobecny dzisiaj. To jest fragment pracy Charlesa Campbella, naukowca z Duke University. Jego tytuł: Jezus, błazen i nowe niepokojące zagadki Ewangelii. I to jest fragment tego dzieła. Zaczynam myśleć, że sama Ewangelia ma ten niepokojący charakter. Sama Ewangelia jest rodzajem błazna. Przez swą Ewangelię napotkamy paradoksy, zagadki, przypowieści, które topią solidność umierającej starości i wzywają nas do niepokojącego, nowego stworzenia, które się rodzi. Czyli Biblia i Ewangelie zostają jak gdyby zrównane z opowieściami błazna. Czyli to jest ten znak równości, przed którym stajemy. To też dzięki Agnieszce znaleziony obraz i wyłowiony. No to jest błazen, który rządzi, tak, który ma już cały świat przed oczami i przed którym trudno uciec. Poznaj siebie, chyba tak. Jest tak. Poznaj siebie, to jest nosce te ipsum, czyli takie jest hasło. Poznamy siebie, no to nie wiem, to świat będzie tak wyglądał. To jest ostatni obraz chyba, który sobie dzisiaj obejrzymy. To jest Tryumf Śmierci Bruegela. Obraz, który dotyczy rzeczy ostatecznych. Triumfuje śmierć, każda z postaci, która tutaj się pojawia na obrazie, łącznie z kapłanami, z kochankami grającymi na lirze, z żołnierzami, na tym obrazie ginie. W pewien przewrotny sposób jest to obraz dotyczący końca czasów. W pewien przewrotny sposób zostaje tutaj pokonana śmierć, proszę Państwa. A zostaje pokonana w taki sposób, że jak wszyscy zginą, no to śmierci nie będzie, tak. Ale nie widać tutaj też
żadnej nadziei na życie. Co ciekawe, i to chyba... Tak, przyjrzyjmy się bardzo uważnie. Też okrągły stół, na którym jest miska z czaszką. Jedyną postacią na tym obrazie, która nie ma swojej śmierci, nad którą nie czyha fizycznie jakiś kościotrup z czymkolwiek, to jest błazen, proszę Państwa. On się chowa pod ten stół i no nie wiem, może Państwo wchodzili kiedyś po stół w dzieciństwie. Ile wchodziłaś? Nie. Nie, nie wchodziłaś? Nie. Mi się zdarzało wejść. A czy jeśli... Tak, koce, tak, tak. No i jak tam jest w środku? Tak, tak. No tak, ale jest tam ciemno, proszę Państwa. Jest tam ciemno. Bez latarki nieprzyjemnie się tam wchodziło. Zwłaszcza z tymi kocami. Myśmy się też tak robili. Ale paradoksalnie, dzieci się tam dobrze czuły. Tak, tak. Tak, tak. To jest taki błazański azyl chyba. To jest koniec jak gdyby tej błazeńskiej pierwszej fali. Podobno błaznów w pewnym momencie zastąpiły piękne panie. Znaczy, instytucja błazna jako wesołka, będącego blisko władzy i coś mu tam szepczącego i zdradzające jego tajemnice, odchodzi powoli do lamusa i te role podobno przejmują panie, które w niektórych funkcjach informowania, zdobywania informacji ponoć służą lepiej. Warto wspomnieć o tym, jak ten błazen schodził do lamusa, bo on poszedł szybko w odstawkę w Watykanie, to już Państwu mówiłem. Bardzo szybko wywalili go z dworu Anglicy. To była druga nacja, która się pozbyła błaznów. Natomiast w niektórych krajach te błazny ale oficjalnie, czyli jest król i ma swojego błazna, prawda? Teraz mamy demokrację, ona też ma swoich błaznów, bo na przykład to jeszcze o tym może wspomnimy, no i skoro komik rządzi na Ukrainie, no to właśnie te błazny wchodzą na coraz wyższe szczeble. Natomiast jeśli chodzi o monarchię, to Anglicy się pozbyli szybko, natomiast w Rosji, w Polsce, w Niemczech nawet te błazny zakończyły żywot dopiero w połowie XVIII wieku. Stanisław August Poniatowski nie miał błazna, natomiast wszyscy poprzedni króle mieli jeszcze błaznów. Czyli patrzmy, że wszystkie te państwa, które się wzmacniały, błaznów się pozbywały, tak? Albo te, które zachowywały swoją siłę, a wszystkie te słabsze bardzo długo z nich po prostu korzystały. Ostatni błazen oficjalny, nazwany jako błazen, i o tym mówi chyba angielska Wikipedia, został powołany w 1999 roku przez króla, zaraz zerknę sobie, to było, proszę Państwa, rząd Tonga, i król Tonga miał takiego błazna. Błazen, o dziwo, nazywał się, dosyć tak swojsko brzmiące nazwisko, Bogdanow. Pracował w Bank of America. Sprzedawał obywatelstwo Chińczykom z Hongkongu, którzy obawiali się utraty obywatelstwa brytyjskiego, ponieważ ten obszar Tonga, wyspa gdzieś tam na Oceanie Spokojnym, czy wyspy na Oceanie Spokojnym, są obszarem niezależnym i mającym status brytyjskiego. Na tej fali zrobili kupę pieniędzy, które w pewnym momencie się ulotniły, ponieważ błazen był również odpowiedzialny nie tylko za pozyskiwanie pieniędzy, ale i za lokowanie, no i źle je ulokował. Musiał się stamtąd ewakuować i obecnie co on robi?
prowadzi Instytut Otwartego Okna Emocjonalnej Wolności w Kalifornii, tak to się nazywa. Ostatni błazen, o którym mówi Wikipedia, tak właśnie. No to są trochę relacje między... Znaczy wpływ błazna na, że tak powiem, na warstwę obyczajową. No tutaj jest akurat walczą o męskie spodnie tych ikonek przedstawiających. No generalnie, jak widzą Państwo, towarzystwo jest skłócone, a błazen sobie spokojnie patrzy i się śmieje. Lećmy dalej. To jest to bardziej nowsze podejście, które spowodowało, że te błazny zeszły ze sceny. Czyli, że kobieta potrafi zrobić błazna prawie z każdego, kogo zechce. No, na razie tyle. Tutaj jeszcze jeden taki... No to może być ta gąska i nasza dworzanka, bo jak sobie tę fraszkę Państwo przeczytają, to znajdziecie Państwo paralele. A teraz powoli przechodzimy już do polskiej współczesności. No, trudno nam odczytywać ten obraz, tą karykaturę, ale mamy Piłsudskiego, a za nim postać tego Stańczyka. Warto na tą zbieżność dat, albo niekoniecznie taką zupełną zwrócić, bo jakby poczekali jeszcze jeden dzień nasi ojcowie odzyskiwanej niepodległości z ogłoszeniem niepodległości, to byśmy świętowali dokładnie w tym samym dniu, co tego towarzystwa błazeńskiego sprzed 600 lat. Także dobrze, że się pośpieszyli, to tego nawiązania nie ma. Kapłan i błazen, taki obraz, który już tą końcową część opowieści nam pozwoli przeprowadzić. W 1959 roku Leszek Kołakowski pisze esej, bardzo taki głośny, nazywa się Kapłan i błazen. No i on wyznacza rozgraniczenie albo taką bardzo silną granicę między tymi dwoma postaciami. Kapłan to jest strażnik zasad starych, zużytych. Kapłan to jest konserwatysta, człowiek twardogłowy, nieskory do zmian, nieskory do świeżego spojrzenia. Natomiast błazen to jest ten człowiek z otwartym umysłem, podchodzący do rzeczy w sposób nowy, nowatorski, pozwalający świeżym okiem spojrzeć na ten stary świat, który reprezentuje kapłan. Tu mamy zdjęcie z Gazety Wyborczej, gdzie akurat mamy dwóch myślicieli polskiej wielkiej filozofii, pana Baumana i pana Kołakowskiego. Pan Bauman, no, o czym Państwo wiecie też z wykładu profesora Skrzypczaka, no, to jest ten twórca postprawdy, czyli modelowania i nalewania w różne naczynia i nadawania jej różnego kształtu. Tak? Także ten wątek gdzieś tam cały czas się przeplata. A zdjęcie w objęciach papieża obecnego? No, proszę Państwa, tak, to jest bardzo możliwe. To jest inna ciekawa książka, która się ukazuje w 1989 roku, napisana przez profesora Geremka. Nazywa się to Świat opery żebraczej. Pięknie wydana, także w 1989 dziwna rzecz, ale opozycjonista, który twardo negocjuje przy okrągłym stole z władzą, ma jednak możliwość wydawania bardzo dobrze edytorsko przeprowadzonych publikacji, mnóstwo kolorowych ilustracji. Bardzo ciekawa treść, bowiem
Geremek zafascynowany był marginesem średniowiecznym, renesansowym. Bardzo dużo pisze o stowarzyszeniach żebraków, złodziei, kurtyzan również, tak. I niektóre są no, przeciekawe, bo on wymienia kilkadziesiąt kategorii złodziei, kilkadziesiąt kategorii żebraków. Jest tam ciekawa historia o żebrakach ujętych podczas żebrania w kościele w Rzymie, którzy zaczynają sypać i zdradzać schemat organizacyjny i język, którym posługują się te stowarzyszenia, bo okazuje się, że jest to bardzo dobrze zorganizowany proceder, proszę Państwa. Mało tego, jak tylko organizacja dowiaduje się, że ktoś ją zdradził, to poprzysięga zdrajcom śmierć i zaczyna od zmiany swojego języka, posługiwania się językiem, który że tak powiem, do tej pory obowiązywał. Więc nie wiem, być może jakaś nawiązanie do negocjacji przystołowych, okrągły stół. Tu mieliśmy już trzeci raz okrągły stół, bo raz było przy tulipanach, raz było przy triumfie Bruegla, teraz trzeci raz ten okrągły stół. Tak. No i to jest właśnie książka, którą Państwu polecam. Ona naprawdę, jeśli chodzi o faktografię dotyczącą postaci błazna, jest świetnie napisana, aż mnie zdumiewa ilość źródeł, na które powołuje się pan Mirosław Słowiński. Napisana jest bez żadnej nutki ideologicznej, ale dziwne jest, że pierwsze wydanie wychodzi w 1990 roku, czyli wtedy, gdy wszystko ma się w Polsce zmieniać, prawda? Czyli ta błazeńska literatura albo druga fala zaczyna się w 1989 roku, a jest kontynuowana mocnym strzałem w postaci tej książki. No i tu mamy tak, tu mamy zapowiedź tej książki, więc z pięknym wstępem od tłumacza pana Andrzeja Lama, który mówi, że nic nie dzieje się bez powodu. No, może trochę jak gdyby poszedł za daleko w tym twierdzeniu, albo no nie wiem, no świat zorganizował to w ten sposób, albo narracja poszła historyczna w dziwną stronę, bowiem zapowiedź tej książki pojawia się 15 marca 2010 roku na portalu, który się nazywa Latarnia Morska. I pierwsze słowa, które nawiązują do tekstu, mówią, brzmią jak ostrzeżenie, że kto między kamienie lezie, tego spotka sroga kara. I raptem... Tak. No, tak życie rozpisało wydanie tej książki. Nie będę tego komentował, bo może to zwykły przypadek, prawda? Ale czy zwykły, no zobaczmy dalej, bo... A mamy jeszcze kapłana i błazna? Nie wiem, nie pamiętam. Bo po 2010 roku ukazuje się, proszę Państwa, książka Cezarego Wodzińskiego Podzwonne dla błazna. Książeczka jest, ma czerwoną okładkę i duży tytuł. O, tak jest. Kapłana błaznem. No, tytuł nawiązuje do tego, co napisał wcześniej Leszek Kołakowski, natomiast treść jest taka zupełnie nieprzystająca już do dzieła Kołakowskiego, tylko nawiązująca do Smoleńska i do tej oceny tego, co się potem dzieje.
Złotymi zgłoskami tytuł jest napisany i ja tu o tej książce za wiele nie powiem. Natomiast Cezary Wodziński, świętej już pamięci, zmarł na jakąś dziwną przypadłość, tak podaje przynajmniej Wikipedia. Specjalista od Heideggera i wysokiej filozofii. Klaszczę tutaj błaznowi, którym jest Janusz Palikot i wzywa go do tego, żeby broń Boże nie przestawał i żeby działał dalej i żeby dalej drwił i robił z siebie błazna. No oczywiście ta postać, która ma zejść ze sceny, to jest kapłan, tak? I może parę. Tak się zamyka ta książka mniej więcej. Trzeba dać kapłanowi błazeńskie insygnia, a błazna posadzić pod kapliczką. Niech pracuje on wspólnie na rzecz innego. Inny jest napisany dużą literą, także nie wiem, co to ma być ten inny, natomiast no, jego imię jest pisane dużą literą. Warto do tego zajrzeć, to z racji tego, żeby sobie wyrobić własne zdanie na ten temat. To jest dosyć wstrząsająca lektura, także przygotujcie się Państwo, że jeśli po nią sięgniecie, no to trochę kwasu się, że tak powiem, poleje, tak? No i warto jakoś to zakończyć, może wróćmy do książki, która tam mignęła, to jest Podzwonę dla błazna Ryszarda Legutki, bo on zauważa, że to błazeństwo posuwa się już jak gdyby tak daleko, że tam już nie ma nic, tam już jest sama pustka i nie bardzo nic innego można w tym odnaleźć. On nawiązuje do artykułu Adama Michnika, który z kolei z powodu okrągłej rocznicy, chyba 60. ukazania się artykułu Kołakowskiego, próbował go komentować w swój taki sposób, że znaczy Michnik toczy wywód mniej więcej w ten sposób, że oto stoimy przed możliwością drugiej zdrady klerków. Pierwsza zdrada to była wtedy, gdy inteligenci, czyli owi klerkowie, zachwycili się ideami komunizmu. A druga, ta groźna, która czeka nas teraz, to jest taka, że zachwycą się ideami Kościoła, prawda? Legutko nie przyjmuje tej argumentacji, pisze dlaczego. Natomiast to, co ciekawe, to Ryszard Legutko jest jednym z tych twórców Szkoły Liderów, do której Państwu odsyłam. To ten śmieszny wiatraczek z tą ikonką. Jest tam Piotr Gliński również, więc okej. Jakiś dialog na temat współczesnego błazeństwa się toczy. Toczy się, że tak powiem, na bardzo wysokich stanowiskach, a my czytając mało albo za mało, nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. To już sam koniec wykładu. Monika Schneiderman, Błazen, maski i metafory. Krótko warto o tej pozycji wspomnieć. Monika Schneiderman jest chyba właścicielką wydawnictwa Czarne. To jest wywód bardzo gęsty, taki zahaczający o mocno o kulturę, o eseje i o znane dzieła zahaczające gdzieś o błazna. Jest tam ciekawy fragment dotyczący tekstu Michała Głowińskiego z 1990 roku też, czyli patrzmy, ten okres przełomu cały czas jest ważny. Tam Głowiński zwraca uwagę na to, że zbyt często zdarza się już teraz, że ten głupiec, którego on nazywa marchołtem, no, z racji nawiązań literackich,
jest zbyt często ląduje na tronie. Czy nie wiem, jaki był kontekst polityczny owych wydarzeń? Może chodziło o jakiegoś głupca, który w Polsce się, że tak powiem, na tym tronie miał znaleźć i całą tą późniejszą drogę, boje Lecha Wałęsy. Być może tak, być może nie. No, w każdym razie ten spór intelektualny toczy się w tą stronę, że sama postać błazna nie reprezentuje we współczesnych czasach już niczego takiego namacalnego, wybiernego, do czego można by nawiązać. Że świat już jest tak wytrzepany z treści, wartości i wszystkiego, że nie da rady pociągnąć ludzi bez wymiksowania dwóch funkcji, czyli kapłana i błazna, że to musi nastąpić. Legutko też o tym pisze, że Michnik nie ma racji, że to nie ma takiej dychotomii, że kapłan z błaznem muszą, jeden od drugiego musi brać, że nie ma takich naukowców, którzy by się nie otwierali na jakieś nowe wiadomości, nowe idee, nowe trendy i że to jest założenie fałszywe, że musimy wymieszać to wszystko, żeby sobie pójść do przodu i żeby ludzie to podchwycili, prawda? No i teraz możemy sobie tylko przenosząc się na grunt współczesnej polityki pomyśleć na przykład kto mógłby być kandydatem na przyszłego prezydenta i kto spełnia, że tak powiem, te dwa warunki, czyli kapłana i błazna, no i z tym państwa już zostawiam. I dziękuję za uwagę.